mamy dzisiaj mówić o seksie w żywym człowieku. Może jeszcze inaczej. Proszę. Pan ma regularne stosunki seksualne. Nie, no wie pan co, no. Nie, no co? No, daruje pan, ale w ten sposób to nie. Dlaczego nie będziemy rozmawiać? Pan też ma nieregularne, proszę pan. I to bardzo nieregularne. Ja? No tak pan, bo sam pan to przed chwilą powiedział. Ja mam nieregularne, ale do pewnego stopnia. Dobra, no. Regularny pan ma czy nie? Bo mówi pan, że nie. No nie. Nie! No to pan też ma nieregularne. O co panu chodzi? Napije się pan? Co tak proponuje, no? Szczerość, panie! Pan ma kłopoty z kobietami. No powiedzmy, no! A co pan? Pan tego oczywiście nie ma, tak? No proszę pana, wszyscy je mamy. Taka czarodziejska kula! Nie masz pana z takim ryloczek, ja muszę go popatrzeć. Zmęczyć oczy. Ale nie pan, bo ja myślę, że jednak to dobrze. Nie pan sobie lubi, dobrze? No proszę patrzeć. Jeden, dwa, trzy, pięć. Widzi pan? Każdemu się może zdarzyć. Każdemu. Wie pan, już pan grubo przesadził, proszę pana, naprawdę. Ja mam w tym momencie duże opory, że pan w ogóle jest w stanie zawrzeć jakąkolwiek znajomość z normalną, elegancką kobietą, proszę pana. Proszę pana, a dlaczego nie? Dlaczego nie? Ja jestem w porządku. Kobiety są w porządku, nie boję się i w ogóle niczego się nie boję. Nie boję się. Ależ oczywiście, że... No to świetnie, jeżeli pan się tak nie boi, no proszę, proszę uprzejmie, to proszę. Może ja państwu, proszę, państwu mi pomożecie. Proszę bardzo. O, proszę bardzo, to pani dwójka. Proszę bardzo, to proszę pan trójka. Szanowni państwo, obywatele. Jestem ogromnie szczęśliwy, że dane jest mi stać tu, naprzeciw was, patrzeć wam prosto w oczy. Widzę, że i wy patrzycie mi prosto w oczy. To jest dobrze, bo to oznacza, że nawzajem sobie ufamy. Wiem, że sobie ufamy. To jest podstawa. Dwójka. No, nie wiem. Ale to właśnie wasze zaufanie jest tym mocnym fundamentem, na którym opiera się moje działanie. I czwórka, jeszcze raz, czwórka. Pierwsza. Dobrze. Pierwszy. Dobrze. O co panu chodzi? Co to jest? Chce pan mnie skompromitować jako polityka? Ja. No dobrze, no co? No. I raz ty jesteś psychologiem, raz ja, no, a dzisiaj ja jestem. Nie, panie, w tym tygodniu już trzeci raz robić psychologa. A mnie dorzuciłeś jeszcze tego dorzuciłeś do tego dupka, no. Nie. Ja mam tego dość. I uwaga, jesteśmy już ogromnym wodorostem na dnie Zatoki Meksykańskiej. I falujemy. Tak. Uwaga, wyje ciepły wiatr meksykański i my wyjemy zmysłowo, erotycznie. Śmiało, śmiało! Chodźcie! Kobiety, głośniej! Ludź! Co to jest tego? Ludź! Jakie to było fantastyczne! My wolni jesteśmy, prawda? No, wolni jak ptaki. No to co? Co? No to co? To teraz? Co? No to co? To teraz normalnie rozbierzmy się. O! No. Rozbieramy się. Rozbieramy się i kochamy się. No. Śmiało. A co, że? Śmiało, no. No co jest, no? Ludzie. Ja wam jest potrzebny, to jest ludzie, tak.
Dziękuję.